Dzień dobry, witam. Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o logarytmach. Co to jest logarytm w ogóle na początek? Logarytm to jest jest to po prostu odwrotność potęgi, odwrotne działanie do potęgi. Kiedy potęgujemy, to się pytamy x do y to jest ile? A kiedy logarytmuję, to się pytam, że do jakiej potęgi muszę podnieść x, żeby wyszło mi to, co logarytmuję. Przykład. Logarytm drugiego stopnia z 4. Tak wygląda notacja logarytmu. To jest podstawa logarytmu. Podstawa logarytmu. Log to skrót oczywiście od logarytm. A i ona się pisze tutaj tak, to jest mała dwójka, a ta czwórka jest duża, normalna. I czwórka to jest liczba niezbyt zaskakująco logarytmowana. Rytmowana. I to jest równe nie wiem ile. Mam to policzyć. Ile jest równy logarytm przy podstawie z 2 z 4? Czyli pytam się, do jakiej potęgi muszę podnieść dwójkę, żeby mieć czwórkę? Wynik tego logarytmu to jest jakiś x, czyli logarytm przy podstawie z 2 z 4 to jest jakiś x. To oznacza wtedy i tylko wtedy, gdy 2 do potęgi x jest równe 4. 2 do potęgi x jest równe 4. No i muszę jakoby odgadnąć ten x. Ile jest równy x, żeby było? No oczywiście już nie bez przedłużania wiemy, że x jest równe 2. I generalnie na tym polega właśnie logarytmowanie. Kiedy nie możemy powiedzieć, na przykład kiedy mamy równania, to się bardzo przydaje, bo muszę mieć dokładny wynik, mogę sobie to potem wpisać w kalkulator. Kiedy mam równanie typu 3 do x równa się 4, to szczerze mówiąc nie wiem ile jest. Nie wiem, do jakiej potęgi muszę podnieść trójkę, żeby mieć czwórkę. No nie znam, no do pierwszej to jest 3, do drugiej jest 9, no więc żadne z tych. To jest jakaś dziwna, niewymierna pewnie potęga, do której muszę podnieść tę trójkę, żeby otrzymać czwórkę. No ale przychodzi nam z pomocą logarytm, bo obustronnie logarytmuję i teraz tak. Logarytm przy podstawie z 3, 3 do x równa się logarytm przy podstawie 3 z 4. A logarytm z 3 do 3x to pytanie... Do jakiej potęgi muszę podnieść trójkę, czyli tą podstawę, żeby mieć 3 do x? No, odpowiedź jest prosta. Muszę ją podnieść do x, bo jeżeli podniosę trójkę do x, to będę miał 3 do x. Oczywiste, czyli logarytm przy podstawie z 3 z 3 do x to jest x. Więc mam po prostu, że x jest równy logarytm przy podstawie 3 z 4. I ten x, jak rozwiązujemy jakiekolwiek równania, będziemy potem liczyć, to nie może on sobie być w takiej uwięzionej postaci tutaj w tej trójce, tylko... Musimy napisać to w jakąś liczbą. X jest równy jakaś liczba. Ja to sobie mogę wpisać w kalkulator i dokładnie będę wiedział, albo dla bardziej pracowitych mogę sobie to narysować i mniej więcej odczytać z wykresu, ile jest równy logarytm przy podstawie z 3 z 4, no ale wiadomo o co chodzi, żeby x nie był taki spętany w tym równaniu. I na tym generalnie polega logarytmowanie. Nie jest to wcale skomplikowane, po prostu musimy sobie zrobić parę takich przykładów z logarytmów. Tutaj ogólnie zapiszę, że logarytm przy podstawie a z b jest równy x wtedy i tylko wtedy, kiedy a do x jest równe b. I to jest wszystko, co musisz na temat logarytmowania wiedzieć, jak jest skonstruowany logarytm. No, cała filozofia. Ale pokażę Ci jeszcze kilka takich fajnych sztuczek, że tak powiem, z logarytmami, żeby zrozumieć, jak to działa. Wyobraźmy sobie logarytm przy podstawie a z x i logarytm przy podstawie a z y. Ile to jest równe? No jakąś tam sobie literę przyjmę, załóżmy, że to będzie k, a tutaj napiszę, że to jest równe l. I to oznacza tyle, że a do potęgi k jest równe x. A tutaj mam, że a do potęgi l jest równe y, prawda? No bo to jest to, co właśnie napisałem w tej definicji na górze. No dobra. No i teraz chciałbym sobie policzyć w takim razie logarytm przy podstawie a z x razy y, powiedzmy. Czyli z tych liczb tutaj. X razy y. Mam z x, mam z y, chcę x razy y policzyć. X razy y to jest po prostu to. X jest tyle, a y jest tyle. Czyli to jest logarytm przy podstawie a, to jest moje y, a do l razy x, a do k. Z działania na potęgach wiem, że kiedy mam te same podstawy, to wykładniki się dodają, prawda? Czyli to jest logarytm przy podstawie a z a do l plus k. Coś takiego.
Mam nadzieję, że nadążasz tutaj za tym wywodem. Skończyła mi się strona, więc niestety będziemy musieli sobie tak przeskoczyć. Logarytm przy podstawie a z a do k plus l, jeśli dobrze przepisałem, zgadza się, l plus k. No dobrze. A ile to jest logarytm przy podstawie a z a do l plus k? No przed chwilą sobie powiedzieliśmy, że logarytm przy podstawie z tej samej liczby, którą logarytmujemy, no to jest równe tyle, ile jest potęga tutaj, bo to jest... To wynika z własności logarytmu, no. Do jakiej podstawy muszę... Do jakiej potęgi muszę podnieść a, żeby mieć a do l plus k? No wiadomo, że to jest l plus k właśnie. Kiedy a podniosę do l plus k, będę miał a do l plus k. No. Samo się przez się rozumie. Czyli jest równy k plus l po prostu. Ten logarytm. Ale k plus l... K plus L to był mój logarytm A przy podstawie z X i logarytm A przy podstawie z Y. Czyli to jest równe logarytm A przy podstawie z Y, logarytm przy podstawie A z X plus logarytm A przy podstawie, logarytm przy podstawie A z Y. Ach. Więc wiem, że ten logarytm, czyli napiszę po prostu w ciągu może, że to jest równe logarytm A przy podstawie z X plus logarytm z A przy podstawie z Y. No i co jest tutaj, no to jest taki najprostszy dowód na takie działanie na logarytmach, bo liczyłem logarytm z iloczynu tych dwóch liczb i to jest po prostu tak, jakbym rozbił to na sumę, czyli napiszmy to sobie tutaj jako taki wzór już na czysto, że logarytm a z x razy y to jest, jakbym rozbił to na sumę takich logarytmów, że logarytm przy podstawie a z x plus logarytm przy podstawie a z Y. W porządku, więc to jest pierwszy nasz przyjazny bardzo i pomocny w różnych zadaniach wyprowadzenie tego logarytmu. A co gdybym chciał mieć logarytm przy podstawie A z X przez Y? No tutaj sytuacja jest podobna, tylko że mam nie dodawanie wtedy będzie, tylko odejmowanie. A dlaczego tak jest? No to wynika chociażby z tego, że to jest po prostu Y do minus pierwszej. Podniesione y do minus pierwszej i tu będę miał minus, ale wyprowadźmy to sobie tak, jak wtedy sobie wyprowadzaliśmy, czyli niech logarytm a przy podstawie z x to jest znowu moje k, logarytm a przy podstawie z y to jest moje l, wtedy i tylko wtedy, pamiętamy znowu o właściwościach logarytmu, czyli co to jest logarytm, a do k tej równa się x, a do l równa się y. No i teraz robimy sobie to, co robiliśmy sobie wtedy, czyli jakbym chciał policzyć logarytm a z x przez y. Moje x to jest a do k tej, czyli logarytm przy podstawie z a do k tej przez a do l tej. No i znowu z działaniach na potęgach wiemy, że k, jeżeli mam tą samą podstawę, to wykładniki się odejmują przy dzieleniu, więc to jest logarytm przy podstawie a z a do k minus l. No i tutaj znowu zauważam, że to jest po prostu k minus l, k minus l, a moje k i l to były te dwa poprzednie logarytmy, czyli znowu mam to samo, tylko że z minusem przy dzieleniu logarytm przy podstawie a z y. Zapiszę ten wzór teraz jeszcze na czysto, żeby był pod tamtym, żebyśmy to pamiętali. Ok. Czyli logarytm, może ładniej to przepiszę, logarytm przy podstawie a z takiego ilorazu, czyli z dzielenia x przez y równa się logarytm przy podstawie a z x minus logarytm przy podstawie a z y. I to są dwa takie najprostsze wzory, które no, nie są trudne do wyprowadzenia, łatwo się zapamiętuje, więc zalecam Ci je po prostu zapamiętać. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.